Dzień dobry was serdecznie, bardzo gorąco Kuba z tej strony i zapraszam na kolejny odcinek kariery Red Bullem Lipsk. Teraz czasem z Freiburgiem, drużyną, która razem z nami awansowała do Bundesligi, więc to będzie wyrównany pojedynek. Freiburg jest na miejscu 17, ma tylko 2 punkty, więc tutaj też punkty powinny być, może nie formalnością, ale naszą powinnością. Startujemy z tym meczem. Świetnie przejmuje Gabriel ma tutaj sporo miejsca. Gabriel zagrywa do Paulsena. Paulsen uderza, interwencja bramkarza, że dobitka Kaisera i piłka wpada do siatki w 15 minucie tego meczu. Obejmujemy prowadzenie, patrzymy jeszcze raz, zagranie do Paulsena, ten nie wykończy na tej sytuacji, ale Kaiser nadbiega i jest 1-0. Kaiser, Gabriel uderzenie, rykoczet i piłka wpada do siatki, jest 2-0. Na razie demolujemy Freiburg. Jeszcze raz sytuacja, zagranie Gabriela do Paulsena, tutaj zamieszanie, Paulsen i Kaiser notuje asystę, a Gabriel przy pomocy zawodnika Freiburga zdobywa swoją bramkę. Magacja Freiburga, uderzenie na bramkę, ale niecelne. Kaiser szkoda, pole karne, jest Ilsanker, jest główka i bramki tutaj nie ma. Kaiser, jest Ilsanker, jest także Timo Werner. Mamy sporo piłkarzy w tej akcji, Werner. Werner to może być jego premierowy gol. Werner, prawa noga, dlaczego z prawej, a nie z lewej? Koniec spotkania, zachowujemy 300 konto, mi to bardzo cieszy i pewnie wygrywamy z Bejaminkiem, Freiburgiem. Dominacja, jeśli chodzi o strzały, dominacja bez posiadania piłki, natomiast cieszy mnie to zwycięstwo. No i dzięki temu awansujemy w tabeli na wyższą pozycję. Zbliżamy się do tej pierwszej piątki, jesteśmy w pierwszej trójce. Trzecie miejsca, naprawdę bardzo ciesząca mi informacja. Ten nie gra, dziękuję nam Kaiser. No i cieszę się, że nam dziękujesz. I mecz z Borussią Mönchengladbach. Starałem się oszczędzić tych piłkarzy, bo ich zjąłem dość wcześniej. Dobra, Bruno tutaj, czy Sabitzer, dobra, zaraz poukładamy. Na początku defensywa, Orban i Nunkan. Tutaj Klostermann, Halstenberg, Forsberg zostaje. Tutaj wskoczy Keita, tutaj wejdzie Kedira. Na prawą stronę wejdzie tak, wejdzie Sabitzer, Massimo Bruno w środku, z przodu zostanie Paulsen, a z ławki właśnie pojawi się pewnie ta trójka, cała się pojawia, albo bez Selke. Chyba z Selke zdejmy, wejdzie tutaj Pulisic. Okej, tak to wygląda. Tak wygląda skład na mecz z Borussią Mönchengladbach, która jest poniżej nas, mianowicie na pozycji numer 4, ma tyle samo punktów co my. Chyba gorszy bilans bramkowy, no dobra, mecz z Borussią. Ciężkie spotkanie z pewnością, natomiast no powalczymy. Może jak Schalke uda się dobry wynik uzyskać. Druga piłka do Sabicera, Sabicer, jeden zwód, Sabicer cały czas przy piłce, Sabicer, lewa noga, uderzenie i słupek ratuje teraz gości. Halstenberg nie pokrył, no i tutaj pada bramka Stindl, jeżeli się nie mylę. Patrzymy, szybkie wykonanie tego rzutu wolnego, zagranie piłki, nie sięga piłki Halstenberg. No i wykończenie tutaj Stindl, dobrze mówię? Mogę, nasza kontra, jest zagranie do Paulsena. Paulsen uderza i wprost bramkarza. Forsberg, Massimo Bruno do Paulsena. Paulsen uderza na bramkę, poprzeczka ratuje gości. Piłka do Gabriela, Gabriel uderza i gol! I bramka Gabriela, ależ asystę zalicza teraz Paulsen. Remis w 80 minucie tego meczu. Gabriel, Paulsen do środka, idealne podanie prostopadłe i Gabriel prawą nogą pakuje piłkę do siatki. Ależ teraz uderzenie na bramkę, ależ gol, ależ przewrotka, znowu Stindl. No i bardzo krótko dzieliliśmy się tym prowadzeniem, a Borussia w ogóle na niej zasługiwała. Koniec tego spotkania, moi drodzy, Borussia w tym meczu nie powinna w ogóle zdobyć punktów. Mieliśmy masę sytuacji, no zobaczcie jaka przewaga w strzałach, posiadanie piłki oczywiście przeciwnik lepszy, natomiast no szkoda, szkoda tego meczu, bo powinniśmy ten mecz wygrać, super bramka Gabriela, ta akcja w ogóle była fantastyczna. No szkoda, szkoda, że to się nie udało, no trudno, no jesteśmy Beniaminkiem, nie możemy w każdym meczu wygrywać, prawda? Dobra, tutaj czekamy na jakieś upgrade. Gabriel zalicza fantastyczne zdanie. Zaraz zobacz sobie jego statystyki w raporcie składu. I teraz zobaczymy sobie Gabriela. Gabriel, 7 meczów, 3 bramki, 3 asysty. Naprawdę, bardzo fajny cykl piłkarza, który ma dopiero 19 lat. A poza tym jest piłkarzem, który pierwszy raz gra w Europie. Raport zwiadowczy. Nie. Nie, zobaczcie, że ogół jest słaby. Tutaj też, słabo na razie ten scout się stara. Gabriel
Spokojnie, Gabriel. Tutaj zespół nie wydaje się zbyt ciężki i raczej tutaj postawić na sprawdzony skład. Czyli tutaj zamienię Paulsena z Gabrielem, Keita z Isankerem, tak to zrobimy. I tak, zacznijmy sobie, jak się moja to nazwa tego zespołu, bo to jest, czekajcie, Ingolstadt, jakoś tak się to wymawiał, nie pamiętam, mogę źle wymawiać, kompletnie mogę źle wymawiać tę nazwę, bo zawsze coś mi się myliło. Ingolstadt, chyba tak, chociaż nie jestem dokładnie pewien, mamy 7 miejsce w tabeli. No i teraz będziemy szukać punktów po raz kolejny, drużyna naszego przeciwnika, nasz przeciwnik jest w strefie spadkowej, więc też w sumie nie powinno być najgorzej. Startujemy. Jest strzał na bramkę! Dobrze, to był niecelny strzał. Morales, akcja gości, jest główka, dobra interwencja naszego stopera. Chyba ta nasza akcja, Paulsen jest polkornym, ale chyba powinien podawać wzdłuż bramki. Pulisic. Jest Gabriel, jest Sabitzer uderza i piłka wpada do środki. Kontratak w ostatnich minutach tego meczu, właściwie w ostatnim minucie. Akcja rezerwowych, Pulisic, grający w początku Gabriel oraz właśnie też rezerwowy Sabitzer, Pulisic, Gabriel, tu jest asystę czwartą w tym sezonie. No i Sabitzer wykorzystuje tę sytuację. Więc musieliśmy czekać dopiero na doliczony czas gry, żeby zdobyć bramkę. Cieszy mnie ten gol, cieszy mnie to zwycięstwo, bo na nie zasługiwaliśmy. Chociaż nie było takich 100% klarowych sytuacji jak ta dopiero w doliczonym czasie tego spotkania. I patrzymy od razu na tabelę. Trzecie miejsce znowu, tylko teraz już nie rozegrały inne zespoły meczów. Powołanie do kadry, do Węgier i do Szwecji. Ostatni mecz Gabriela, spoko zagrałeś, no to zanotowałeś asystę, więc dobrze zagrałeś. Wyjazd do Hoffenheim. Skład, jak będzie wyglądał ten mecz, widzę, sporo jest, trzeba pobawić się składem. Demę. Dobra, wymienię całkowicie linię obrony. Werner, Pulisic, Werner. Tutaj Sabitzer. Tutaj dajmy Kaisera, nie chcę na skrzydło. Dajmy tutaj Selke, gdzie jest Selke? Jest Selke. Tak to zrobimy, zamienimy. No nie, dobrze, niech tak będzie, niechże tak będzie. Taki skład na mecz z Hoffenheim, ale to oczywiście już w następnym odcinku. Ja wam dziękuję za ten kolejny odcinek z kariery Red Bullem Lipsk. Zerknijmy jeszcze na terminarz, jakie mecze w tym miesiącu. Mecz później, Mucharowy z Brunswickiem, Darmstadt. No i to będzie tyle. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, hej hej.